Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o najlepszej broni wrogów Kościoła i naszej najlepszej broni. Zapraszam. Gloria mania patri, comparsit gloria nator, spiritus. Ten materiał przygotowany jest specjalnie na rozpoczęcie miesiąca października i zaraz będzie jasne dlaczego. Otóż zacznijmy od najlepszej broni naszych wrogów. Jako wrogów mam na myśli wszystkich, którzy są wrogami katolickiej wiary. W bardzo szerokim znaczeniu tego słowa, to znaczy mam na myśli wszystkich, którzy ją w jakiś sposób atakują. Mam na myśli przede wszystkim oczywiście ataki intelektualne, ale te praktyczne też zawsze są w jakiś sposób jednak poprzedzone atakami intelektualnymi. A więc moim zdaniem największą, najważniejszą, a być może jedyną naprawdę skuteczną, przynajmniej w odniesieniu do tych osób, bronią jest wyparcie. Wyparcie. Czymże jest to wyparcie? Otóż oznacza ono, że na poziomie intelektualnym coś widzę, ale jednak wola z jakiegoś powodu nie pozwala mi wyciągnąć z tego wniosków. Tak definiuję tutaj wyparcie. Dostrzegam coś, ale wolą jednak zmuszam się do tego, żeby wniosków do końca z tej rzeczywistości, którą dostrzegłem, nie wyciągnąć. I można od razu, podejrzewam, że wszelkiego rodzaju antagoniści stwierdzą tutaj, że no przecież katolicy robią dokładnie to samo. No pewnie czasem jakiemuś katolikowi się zdarzy. Natomiast dzisiaj chciałbym wykazać na konkretnych przykładach, jak jest to zupełnie naturalna metoda w obcowaniu z prawdą katolicką przez właśnie osoby, które nie chcą jej przyjąć. Konkretne przykłady. Zaczynając od takiego bardzo znanego, chociaż jak się okazuje, już dzisiaj wśród młodych ludzi przede wszystkim nieznane. To mnie trochę zaskakuje, że o Galileuszu. Gdy na katechezie coś o nim wspominam, to zwykle młodzi ludzie nie wiedzą, o kogo chodzi. To jest dosyć ciekawa sprawa. Znaczy to, że ta historia już taka ikoniczna, gdzieś w jakiś sposób jednak popadła w pewne zapomnienie, przynajmniej wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia. No Galileusz jest oczywiście przykładem tego, że Kościół od zawsze walczył z nauką, prześladował naukę i zwykle, gdy podają takie stwierdzenia, to wtedy takim koronnym przykładem, a przeważnie jedynym przykładem jest właśnie, a przecież znacie historię Galileusza, jak to właśnie spalili go na stosie. No właśnie, czy spalili go na stosie? Nie, nie spalili go na stosie. I dlaczego ten przykład jest praktycznie zawsze jako jedyny przedstawiony, dlatego że w zasadzie nie ma żadnego innego dobrego przez całe 2000 lat Kościoła. Przykładu naukowca, którego można by jakoś podpiąć, podciągnąć pod to, że był prześladowany przez Kościół ze względu na swoją pracę naukową. A więc, co mam na myśli przez wyparcie w tym przypadku? Otóż, jeśli spojrzymy tak po prostu na historię Kościoła, przede wszystkim historia nauki i Kościoła, historia nauki i teologów, to dostrzeżemy, że mnóstwo wypadków też, ale że mnóstwo wynalazków w naszym kręgu cywilizacyjnym, który okazał się tym najbardziej wynalazczym w historii ludzkości, w naszym kręgu cywilizacyjnym ogromna większość wynalazków aż po wiek XX, aż wchodząc w wiek XX, to są wynalazki, które zostały odkryte, albo wielkie odkrycia naukowe, które zostały dokonane przez osoby duchowne, nawet nie tylko przez osoby wierzące, ale dosłownie przez osoby duchowne. I gdy się spojrzy właśnie po kolei na poszczególne wieki, tak, historii Kościoła, to dostrzeżemy, że wszędzie, gdzie zostaje dokonany jakiś postęp, tam w jakiś sposób faktycznie Kościół brał w tym udział. Przeważnie właśnie przez swoich duchownych, którzy w dużej mierze byli zaangażowani w również różne prace naukowe. I oczywiście
Można to próbować sobie na różne sposoby wytłumaczyć, na przykład, ale to dlatego, że tylko duchowni byli kształceni. Nieprawda, że wszyscy że tylko duchowni byli kształceni. Uniwersytety nie były tylko dla duchownych, a przypominam, że uniwersytety były zakładane właśnie przez Kościół w pierwszej linii. Oczywiście nie tylko, natomiast Kościół odgrywał w tym wielką rolę. Podlinkuję jakiś tekst na temat Galileusza i na temat w ogóle odkryć w historii Kościoła, odkryć stricte naukowych. A więc jak się na to spojrzy całościowo, albo nawet szczegółowo na różne przypadki, to jest zupełnie oczywiste, że Kościół w żaden sposób rozwoju nauki nie hamował. Co więcej, jak się spojrzy na przykład Galileusza dokładniej, to również widać, że nie jest to konflikt pomiędzy nauką a wiarą, tylko jest to raczej konflikt pomiędzy samymi naukowcami, w który później wchodzi Kościół w tym momencie, w którym jedni i drudzy naukowcy zaczynają argumentować Pismem Świętym. No i tu się zaczyna rola inkwizycji, która niechętnie patrzyła na to, że ktoś zaczyna argumentować Pismem Świętym niekoniecznie w ten sposób, jakby Kościół chciał, żeby to Pismo Święte było interpretowane. Więc człowiek, gdyby chciał skupić się na tym, jak się rzeczy mają, gdyby, czy to chciał się przyjrzeć poszczególnym przypadkom dokładniej, czy gdyby chciał spojrzeć na całokształt, bez problemu mógłby wyciągnąć wnioski, jak to jest z Kościołem i nauką. Natomiast dużo łatwiej jest, jeśli ma się takie nastawienie, to znaczy jeśli nie chce się przyjąć pewnej prawdy, no to dużo łatwiej jest zafiksować się na jakimś jednym punkcie, który wydaje się chociażby w jakiś sposób odpowiadać naszej argumentacji. I to nazywam właśnie wyparciem. Nie patrzę na to, jak tam dokładnie było, ani w tym przypadku, ani w innych przypadkach, tylko wiem, że tutaj było tak i właśnie na pewno zawsze można znaleźć jakieś wyjaśnienie właśnie w tym duchu. Innym przykładem będą na przykład prawa fizyki. To znaczy, gdy spojrzymy, zbadamy prawa fizyki, okaże się, że są one tak kosmicznie precyzyjnie ustalone, są tak zadziwiająco dokładnie precyzyjnie ustalone, że tylko przy tak precyzyjnym ich ustaleniu mogło powstać życie. Że gdyby cokolwiek tam troszeczkę pozmieniać, to nie powstałyby galaktyki, planety i tak dalej, gwiazdy, planety i tak dalej. No i to jest ten wniosek, to jest to spostrzeżenie, które sprawiło, że Albert Einstein do końca życia, gdy mówiono o Bogu, zdejmował kapelusz z głowy, pomimo tego, że nigdy nie stał się wyznawcą jakiejś konkretnej religii. Gdy go pytano, dlaczego to robi, mówił, że muszę uchylić kapelusza przed tym, który tak dokładnie doprecyzował nasz świat, przed architektem tak wielkiego dzieła, przed twórcą tak wielkiego dzieła, które my dopiero co odkrywamy i jesteśmy w szoku, nawet tylko odkrywając to, co widzimy, a ktoś przecież, a rozum jakiś za tym musi stać. I to jest przykład Einstein w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, w tym konkretnym aspekcie jest przykładem uczciwości intelektualnej. To znaczy dostrzega szokujący porządek i zgodnie z zasadą proporcjonalnej przyczyny zakłada, że musi stać za porządkiem jakaś przyczyna porządkująca. Natomiast co, jak się zachowa człowiek, który chce wyprzeć ten fakt takiego zadziwiającego uporządkowania świata. Taki człowiek będzie próbował za wszelką cenę znaleźć jakieś wyjaśnienie, żeby tylko nie dopuścić do siebie myśli, że może stać za tym jakaś przyczyna porządkująca. Żeby tylko pozostać w swoim przekonaniu, że to na pewno jest przypadek. Pomimo tego, że w ogóle nie pasuje to do przypadku, coś tak precyzyjnie ustalonego, coś dużo bardziej skomplikowanego niż fabryka, która sama miałaby coś produkować, coś dużo bardziej skomplikowanego niż nasz organizm. Niezwykle skomplikowany mechanizm praw fizyki, który sprawia, że nasz wszechświat tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Największych naukowców typu Einsteina właśnie doprowadza to do tego przekonania, że musi stać za tym jakiś intelekt. Ale równie, może nie równie, ale też wielkich naukowców czasami doprowadza to właśnie do wyparcia. Wola w takiej sytuacji
sprawia, że człowiek nie bierze nawet pod uwagę takiej możliwości, że powstało to za przyczyną jakiegoś intelektu. I to nie o to chodzi, że samo zaobserwowanie tych praw fizyki, tego porządku sprawia, że człowiek od razu staje się chrześcijaninem i od razu przyjmuje Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście to nie jest jeszcze wystarczający powód, ale uczciwy intelektualnie człowiek, widząc ten porządek, przynajmniej dopuściłby do siebie tą myśl, że może stać się za tym jakaś przyczyna, jakiś intelekt, który uporządkował całą tą rzeczywistość. I z punktu widzenia chociażby właśnie fizyki, to jest naturalne, że fizyka nie poda na poziomie naukowym od razu wyjaśnienia, co tam się wydarzyło, jak to się stało. Dlaczego nie poda, nie tylko od razu, w ogóle nie poda. Dlaczego? Dlatego, że przed rozpoczęciem, zanim istniały prawa fizyki, fizyka nie może sięgnąć poza tą granicę, zanim one powstały. A wszystko na to wskazuje, że również z punktu widzenia nauk fizycznych, że wszechświat miał swój początek, czyli czas i przestrzeń miały swój początek. Poza ten początek już fizyka sięgnąć nie może, bo prawa fizyki dopiero się zaczynają w tym momencie początku. I to uczciwy naukowiec po prostu powinien przyznać. My tam nie sięgamy, nie wiemy, o co chodzi, i wtedy powinien się włączyć raczej człowiekowi, powiedzmy, tryb filozoficzny. I jeśli nie ma filozoficznego wykształcenia, to nie powinien próbować dawać deklaratywne, definitywne odpowiedzi jeszcze ze swoim autorytetem jako fizyka, że nie, to na pewno, z całą pewnością, tutaj nie mamy do czynienia z jakimś intelektem, który za tym stoi, to na pewno jest tylko i wyłącznie przypadek i jest nieskończona ilość wszechświatów i to wszystko jest przypadek. Gdy człowiek to mówi z pewnością, to z całą pewnością wypiera inną możliwość. Nie twierdzę, jak powiedziałem, że to od razu wszystkich fizyków powinno doprowadzić bezpośrednio do Ewangelii, ale powinni zatrzymać się przed tym jako przed wielką tajemnicą i otwarcie przyznać, że stoimy tutaj przed wielką tajemnicą. I myślę, że właśnie tylko i wyłącznie ich wola, zła wola sprawia, że nie przyznają tego, że stają przed wielką tajemnicą, której ich nauka nie jest w stanie zbadać. W ogóle samo zagadnienie proporcjonalnej przyczyny, sama zasada proporcjonalnej przyczyny, moim zdaniem jest takim zupełnie kluczowym i fundamentalnym przykładem wyparcia tutaj przede wszystkim po stronie ateistycznej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli konsekwentnie przemyślimy tą zasadę proporcjonalnej przyczyny, to okaże się, że nie możemy używać rozumu, jeśli jej nie uznamy. Dlaczego? Dlatego, że ona oznacza, że po prostu są związki przyczynowo-skutkowe, że po prostu możemy wychodzić z założenia, że mamy prawo na poziomie naszego intelektu wychodzić z założenia, że są rzeczy, które są obserwowalne, powtarzalne, że mamy prawo wyciągać pewne wnioski. Ta zasada, jeśli ją zanegujemy, nie mamy prawa wyciągnąć żadnych wniosków. Dlaczego? Bo jeśli nie ma co do zasady proporcjonalnej przyczyny, jeśli rzeczywistość, konkretne zjawiska nie wymagają proporcjonalnej przyczyny, to mogą się dziać losowo. Dlatego też nikt z jako tako jeszcze rozsądnie myślących ateistów nie powie, że zasada proporcjonalnej przyczyny po prostu nie obowiązuje. Natomiast co powie, bo nie da się tego zrobić, powie natomiast, że no tak, wydaje się, że obowiązuje. Ale to nie jest powód, żeby wyciągać jakieś wnioski. I to jest moim zdaniem typowy przykład wyparcia. To znaczy, obserwuję coś i jeśli to zaneguję bezpośrednio, to tak naprawdę odbieram sobie możliwość racjonalnego formułowania jakichkolwiek praw. Nie mogę więc tego zrobić, nie mogę tego zanegować, to stwierdzam, że no to w sumie nie wiem, jak to jest. I to nie fiksujcie się tak na tej proporcjonalnej przyczynie. To jest fascynujące, gdy mówię o tym jako podstawowej zasadzie logicznej, to przeważnie ze strony ateistów pada takie, a wy się fiksujecie na tej proporcjonalnej przyczynie. Po co? Po co się fiksować na tej logice? Po co się fiksować na tych podstawowych zasadach naszego myślenia? Przecież to nie jest takie ważne. Przecież to jest właśnie to. Przecież to właśnie to nie jest takie istotne.
jeśli mówimy o bytach metafizycznych, to znaczy, czyli takich, które nie podpadają pod prawa fizyki, właśnie o na przykład pierwszej przyczynie. Jeśli mówimy o Bogu, to siłą rzeczy będziemy musieli właśnie mówić na takim poziomie na całkowitej abstrakcji, takiego wyjścia poza to, co materialne, to, co szczegółowe i wchodzenia w to, co najbardziej ogólne. Natomiast gdy próbujemy to zrobić, to tam ze względu na to, że nie mogą bezpośrednio zaprzeczyć w zasadzie proporcjonalnej przyczyny, to mówią, ale w sumie to nie wiemy, na ile ona obowiązuje. No tak na tyle, żeby ułożyć nasze codzienne życie, to obowiązuje, ale nie na tyle, żeby wyciągnąć wniosek, że wszechświat, czas i przestrzeń potrzebuje proporcjonalnej przyczyny. Czy widzimy, jak bardzo to jest paradoksalne. Wystarczy to, żeby decydować o tym, jak ja układam moje życie, jak ja podejmuję życiowe decyzje. No to skoro tak, to wystarcza również do tego, żeby podjąć decyzję a propos tego, jak układam moje życie w odniesieniu do Pana Boga, w odniesieniu do praw moralnych, w odniesieniu do tego najważniejszego, ostatecznego celu. Jeśli to wystarcza do tego, żeby ułożyć według tego moje życie, jeśli mogę jej używać tutaj w odniesieniu do praw fizyki, to dlaczego miałbym nie móc jej odnieść w odniesieniu do powstania praw fizyki? I to w ogóle nie mówimy jeszcze o tym, bo moim zdaniem uczciwy intelektualnie ateista powinien po prostu powiedzieć tak, zasada proporcjonalnej przyczyny istnieje. Nie wiemy natomiast, jaka jest proporcjonalna przyczyna dla powstania całego wszechświata. Potrzebuje czas i przestrzeń jakiejś proporcjonalnej przyczyny, ale nie wiemy, jaka ona jest. Ale dlaczego tego nie robią? Bo czują, że jeśli to przyznają, nie wiem, czy to jest na poziomie takim jakiejś intuicji, czy być może zostało to już jakoś intelektualnie zbadane, bo czują, że jeśli to przyznają, to zgodnie, konsekwentnie z tą zasadą będziemy mogli dojść do tego, że no skoro to wszystko potrzebuje proporcjonalnej przyczyny, to znaczy, że u źródła tego wszystkiego stoi coś, co będzie najpełniejszą realizacją tego, co widzimy tutaj. Taką, która będzie w stanie uzasadnić wszelką doskonałość tutaj w tym świecie. I możemy w ten sposób poznać bardzo wiele właściwości Pana Boga. Natomiast tutaj, w tym materiale, chodzi mi przede wszystkim o to, że mamy tutaj do czynienia z wyparciem. Mamy tutaj do czynienia ze stwierdzeniem, no tak, no zasada w sumie obowiązuje, ale w sumie bez przesady, ale w sumie nie wiemy. Moim zdaniem tutaj wykorzystane jest to, że poruszamy się tam na poziomie takiej bardzo wysokiej abstrakcji, czyli jednak rzeczy nie tak oczywistych, dosyć trudnych, wymagających takiej skomplikowanej refleksji i dlatego łatwo jest machnąć ręką, powiedzieć nie takie ważne. Tylko, że to jest właśnie to. I myślę, że to jest to podstawowe wyparcie, które sprawia, że później w konkretnych przypadkach Galileusza, praw fizyki i tak dalej, łatwo jest machnąć ręką. To nie takie ważne. Nie, to są takie szczegóły. To tak naprawdę było inaczej. No właśnie. Jako jeszcze jeden przykład takiego wyparcia już z zupełnie innej strony podam kryzys Kościoła. Na przykład spojrzymy sobie na liczbę powołań, spojrzymy sobie na wciąż zamykane w Europie seminaria. Spojrzymy sobie na to, że w Europie Zachodniej w ogóle nie ma powołań, w Polsce jest ich coraz mniej i seminaria są zamykane. Spojrzymy na jakiekolwiek dane liczbowe, widzimy regres w tym cywilizowanym świecie. Spojrzymy na dane, jak katolicy wierzą, zobaczymy, że wierzą podobnie jak protestanci, w rzeczywistą obecność bardzo słabo, w kapłaństwo bardzo słabo, w ofiarny charakter mszy świętej praktycznie w ogóle. W zasadzie te wszystkie dane są dostępne. Ale co robi katolik, który nie chce przyznać, że jest kryzys Kościoła? No właśnie wypiera. Wypiera te fakty i wybiera sobie jakiś tam szczegół i się na nim fokusuje, na nim się skupia. Jakby przyjrzał się dokładnie tej rzeczy, którą bierze, to też by stwierdził, że faktycznie widać ten kryzys Kościoła, ale nie chce w to wchodzić za bardzo. I czasami nie chce w to wchodzić za bardzo, aż tak bardzo, że właśnie za wszelką cenę wyszukuje wyjaśnień, dlaczego. Dlaczego tak nie jest. I wtedy wchodzi bardzo w temat, ale już specjalnie właśnie pod tym kątem, żeby tylko pokazać, że wcale tak nie jest. I na przykład przytacza się wtedy dane, ale w Afryce zobaczcie, ilu tam jest katolików, zobaczcie, ile tam jest powołań, zobaczcie, jak to tam wygląda.
Afryka oczywiście żyje swoim własnym życiem, to znaczy jej kryzys dotknął ją zupełnie inaczej niż cokolwiek innego. Wszystko przychodzi tam też z pewnym opóźnieniem i tam działają jeszcze takie różne, powiedzmy, systemy, które zachęcają do tego, żeby zostać kapłanem, to znaczy dla takiego przeciętnego mieszkańca Afryki to wciąż będzie bardzo konkretny awans. Kościół tam pełni wciąż jeszcze taką funkcję, powiedzmy, ważną funkcję społeczną. Jest tam jeszcze wiele rzeczy, które sprawia, że ta siła, powiedzmy, rozpędu jeszcze trochę niesie tę misję. Natomiast jakby się im dokładnie przyjrzeć, to zobaczylibyśmy, że tam praktycznie w ogóle już nie ma nawróceń. Że większość, ogromna większość tych katolików w porównaniu do tego, co było wcześniej przed soborem, gdzie było tych nawróceń mnóstwo, gdzie ta Afryka naprawdę się nawracała, że to było naprawdę widoczne, tak teraz to już jest tylko taki impet, który był wcześniej, siła impetu niesie jeszcze tę misję, no bo po prostu jest tam duży przyrost naturalny, a więc też jest sporo katolików. W tych katolickich rodzinach zasadniczo jeszcze kapłaństwo jest postrzegane jako stan, który jest szlachetny, który jest w jakiś sposób nobilitujący, który w jakiś sposób też zapewnia pewne korzyści materialne, a więc też tych powołań jeszcze tam jest sporo. Natomiast to nam niewiele mówi o stanie życia duchowego, o duchowym stanie tych misji, a bardzo wiele nam może powiedzieć to, że tych nawróceń nie ma. To znaczy, że ta misja nie działa tak, jak powinna, bo misja z natury powinna prowadzić do nawróceń. Moim zdaniem jest podobnie praktycznie z każdym aspektem życia kościelnego. Jak człowiek chce, to zawsze znajdzie jakiś szczególik, który będzie potwierdzał jego tezę. Natomiast my musimy walczyć o to, żeby nie szukać szczególików, które potwierdzają naszą tezę, tylko żeby starać się mieć to otwarte, szerokie spojrzenie i starać się widzieć rzeczy takie, jakimi one są. I nigdy nie wolno nam się bać tego, że ale może one nie będą takie, jak my się tego spodziewamy. Jeśli nie będą, to wtedy ugnijmy się przed rzeczywistością. To wtedy należy sprawdzić, no dobrze, no to jak jest? Dlaczego tak jest? Co należy w tej sytuacji zrobić? Tak musimy postępować. To jest nasz ścisły obowiązek, bo po to Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy poznawali rzeczywistość i żebyśmy zgodnie z nią później nasze życie układali. Tyle, jeśli chodzi o główną broń wrogów Kościoła, szeroko pojętych wrogów Kościoła, czyli wyparcie. Jak być może już widzimy, jest ono przede wszystkim na poziomie woli. Intelekt coś tam widzi, ale wola nie chce, żeby wyciągnięto ostateczne wnioski. I teraz to bardzo dobrze pasuje do myśli świętego Tomasza, który mówi, że po grzechu pierworodnym wola została bardziej zraniona niż intelekt. I to tutaj widać. Intelekt dostrzega te elementy prawdy, ale wola, nie dostrzegaj, lepiej w to za głęboko nie wchodzić. Bardzo dobrze to pasuje i dlatego też nasza odpowiedź, dlatego też broń katolików najlepsza, najskuteczniejsza broń katolików bardziej odpowiada, powiedzmy, bardziej przemawia do poziomu woli niż do intelektu, przynajmniej w pewnym sensie. I to wyjaśnia też, dlaczego ponownie logo podświetlone jest na niebie. Poprzednim razem zapomniałem, mogłem ustawić jakoś inaczej, natomiast tym razem już nie zapomniałem, tylko że faktycznie materiał znowu jest w pewnym sensie maryjny, bo tą najlepszą bronią katolika jest różaniec. Myślę, że dla wcześniej wspomnianych wrogów Kościoła ta odpowiedź będzie w pewnym sensie przerażająca, choć zareagują ironicznym uśmiechem, ale to jest naturalne, że człowiek w obliczu tego, czego się boi, reaguje bardzo często jakimś śmiechem lub pogardą. Bardzo często wśród wrogów Kościoła właśnie tak postrzegany jest różaniec i nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek, bo naturalnym jest, że to, co w jakiś sposób jest szczególnie potężne, to jest szczególnie atakowane przez wrogów Kościoła. I tak również, gdy wrzucam tutaj do jednego worka na podstawie tych przykładów, o których mówiłem wcześniej, zarówno modernistów, jak i ateistów, to warto na to zwrócić uwagę, że moderniści też bardzo pogardzają różańcem. Jeśli spojrzymy na historię reformy liturgicznej, to przecież do dzisiaj słyszymy ten zabobon, że ale to kiedyś to stare babcie odmawiały tylko różaniec na mszy świętej. Właśnie to wam przeszkadza, że ten różaniec odmawiały, bo to jest właśnie różaniec. Jest właśnie najlepszą bronią. Dlaczego? Dlatego, że jest pasem startowym do modlitwy myślnej.
Różaniec jest najlepszą metodą, żeby zwykłego człowieka nauczyć najdonioślejszej formy modlitwy, czyli modlitwy myślnej. Najpierw jedno słowo o modlitwie myślnej. Zacznijmy od rozważania. Na samym początku człowiek, gdy wchodzi w modlitwę myślną, zaczyna od tego, stawia się w Bożej obecności, rozważa jakąś tajemnicę życia Pana Jezusa, Jego sakramenty, czy po prostu Pana Boga, Trójcę Przenajświętszą, Najświętszą Maryję Pannę i stara się wtedy o tym rozmawiać z Panem Jezusem, dziękować, przepraszać, uwielbiać, prosić. Uwielbiać powinno być na początku, ale nie wchodzimy za bardzo w szczegóły, jeśli chodzi o cele modlitwy. A więc człowiek w tej modlitwie, w modlitwie myślnej, stara się rozważyć jakieś Boże prawdy. Później z tego rozważania powinny wyniknąć jakieś akty wiary, nadziei i miłości. Następnie, gdy Pan Bóg tą duszę prowadzi dalej, doprowadza ją do kontemplacji, do takiego coraz prostszego rozważania, gdzie nie trzeba już tak wiele właśnie rozważać, rozumować, tylko Pan Bóg sam tą duszę prowadzi, ona tak w spokoju z Panem Bogiem rozmawia, przebywa te akty miłości, wiary, nadziei, miłości, stara się coraz takie bardziej, powiedziałbym, wewnętrzne, coraz bardziej spokojne, ale jednocześnie coraz bardziej potężny. Modlitwa myślna jest najdoskonalszą formą modlitwy i dla życia zakonnego jest ona oddechem. Jeśli w życiu zakonnym nie praktykuje się modlitwy myślnej, to jest śmierć. To jest śmierć zakonów i bez wątpienia kryzys, współczesny kryzys duchowieństwa. To jest między innymi to, że duchowieństwo nie nauczono nigdy, jak modlić się myślnie, żeby było to traktowane jako jakieś takie a tam to wiadomo, przedsoborowe nauki, kogo by to interesowało. Teraz mamy obnowę charyzmatyczną, neokatechumenat i tym podobne rzeczy, a więc tam za bardzo nie ma potrzeby, żeby praktykować modlitwę myślną. Tutaj zarówno ruch charyzmatyczny, jak i neokatechumenat, pomimo tego, że tak bardzo różne są te ruchy, jeden i drugi raczej będzie sceptyczny wobec modlitwy myślnej, dlatego że modlitwa myślna jest takim bardzo, bardzo, z jednej strony bardzo osobistą relacją z Panem Bogiem, co nie do końca pasuje do ducha neokatechumenatu, który ma ducha takiego bardzo wspólnotowego, aż za bardzo, powiedziałbym. Z drugiej strony odsyłam do mojego badania statutów neokatechumenatu, a z drugiej strony dla charyzmatyków, którym przecież relacja z Panem Bogiem to się powinna podobać, ta relacja jest zbyt intelektualna z kolei, to za bardzo odwołuje się do rozumu i woli, a za mało do gitarek i podnoszenia rąk. Natomiast modlitwa myślna jest szalenie doniosła, ale jest bardzo trudna i nawet zakonnikom bardzo często przychodzi naprawdę z wielkim trudem. Jak więc katolik, zwykły człowiek żyjący w świecie, pośród wszystkich tych bodźców z zewnątrz, pośród wszystkich tych trosk, jak on może się tej modlitwie myślnej poświęcać? Ci, którzy już byli na rekolekcjach ignacjańskich, których tam przecież tego nauczono, doskonale wiedzą, jak trudno jest później pośród trosk tego świata faktycznie trwać na rozważaniu. Myślę, że dobrze to wszyscy znamy, ci, których nauczono modlitwy myślnej, że mamy, nie wiem, pół godziny na modlitwę myślną i 27 minut poświęcamy na to, żeby w ogóle się uciszyć. I ostatnie 3 minuty przepraszamy Pana Boga, że w sumie to nie wyszło tak, jak wyjść powinno. Bardzo łatwo może się to tak skończyć. I tutaj z pomocą przychodzi różaniec. Pas startowy do modlitwy myślnej. Różaniec jest doskonałą modlitwą, jest najbardziej katolicką modlitwą myślną. Katolicką w tym najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa, czyli właśnie powszechną modlitwą myślną. Ale jak to modlitwą myślną? Przecież to tylko powtarzanie wciąż tych samych słów. No właśnie. Święty Tomasz, gdy mówi o skupieniu na modlitwie, gdy mówi o modlitwie brewiarzowej, a pamiętamy, że różaniec jest pewnym uproszczeniem psalterza, 150 psalmów i 150 zdrowaś Mario, możemy zastosować dokładnie tą samą zasadę, o której mówi nam święty Tomasz z Akwinu co do brewiarza. 3 stopnie skupienia. Pierwszy, skupiamy się na tym, żeby słowa wypowiadać powoli i wyraźnie. Tylko materialna rzecz, wydawałoby się, ale przez to idziemy do punktu drugiego. Skupiamy się na znaczeniu słów. I tak, gdy odmawiamy różaniec, i najpierw skupimy się na tym, żeby słowa wymawiać powoli i wyraźnie. Wtedy automatycznie nasz duch przejdzie do tego, żeby skupiać się na znaczeniu słów. A słowa są przecież nam objawione. To są słowa, których Pan nasz Jezus Chrystus nas sam nauczył w przypadku Ojcze Nasz i które przekazał nam Archanioł Gabriel w przypadku
Zdrowaś, Mario. A więc najważniejsze słowa, pamiętamy, to jest moment zwiastowania, to jest ten moment wcielenia Słowa Bożego. Kluczowa sprawa, największe tajemnice naszej wiary. Najbliżej obcujemy tutaj ze Słowem Bożym, z tym wcielonym Słowem Bożym. I wtedy, gdy przechodzimy do tej treści, przechodzimy do trzeciego stopnia tego skupienia na modlitwie. Mianowicie, duch wtedy bardzo łatwo może się podnieść do rozważania samego Boga. I w tym trzecim stopniu już możemy niejako zostawić, może nie całkiem porzucić, ale zapomnieć trochę o tych dwóch poprzednich, bo człowiek wchodzi wtedy właśnie w rozważanie, w kontemplację, nawet w zasadzie w ten wyższy stopień modlitwy myślnej. Dusza może wejść właśnie poprzez te dwa pierwsze stopnie, poprzez modlitwę różańcową. I wtedy powtarzanie wciąż tych samych słów bardzo może ułatwić wejście właśnie w tą modlitwę myślną. Co więcej, w przypadku modlitwy myślnej tak łatwo jest wypaść ze skupienia, tak łatwo jest te myśli gdzieś nam rozpuścić, a różaniec sprawia, że trzymamy się go jak takiej liny, która przy wspinaczce wysokogórskiej przypina nas do ściany skalnej. Nawet jak odpadniemy, to właśnie możemy się zaraz na tym różańcu złapać, bo przecież tam cały czas powtarzamy, cały czas się dzieje coś, tak? Przerzucamy te koraliki, czyli cały czas jakby są bodźce, które mogą nas przywrócić do właściwego tematu, które mogą sprawić, że wrócimy do rozważania, do kontemplacji. Jednocześnie, tak jak istnieje taka bardzo piękna praktyka, że każdą godzinę brewiarzową kapłan odmawia w innej intencji. Jest bardzo piękna myśl, może tak każdą modlitwę ofiarować tu w intencji, na przykład jeśli chodzi o naszą szkołę, w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli. I podobnie w przypadku różańca, gdzie cały czas najpierw pojawiają się różne tajemnice, a więc różne tematy rozważania są automatycznie poddawane. Rozważamy Pana Jezusa biczowanego, rodzącego się w Betlejem, i później jeszcze właśnie co dziesiątek można wzbudzić nową intencję, a więc ta modlitwa staje się dzięki temu taka osobista, ukierunkowana na konkretne osoby. Tam włącza się ta miłość bliźniego. To naprawdę, różaniec jest naprawdę genialnie skonstruowany. To jest naprawdę doskonały pas startowy do prawdziwej kontemplacji. Dlatego nieprzyjaciel tak bardzo nienawidzi różańca i dlatego ci, którzy chcą katolików pozbawić ich wiary, tak bardzo się śmieją z różańca świętego. Tamte babcie odmawiają różaniec na mszy świętej. Jestem pewien, że ci bohaterowie odnowy liturgicznej, którzy takie rzeczy mówili, że oni sami nigdy nie byli na tym poziomie kontemplacji, na który bardzo łatwo ta babcia z różańcem mogła wejść. Miesiąc październik to miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. A więc postarajmy się naprawdę tą modlitwę różańcową w tym miesiącu praktykować. Pamiętajmy przy tym, że święty Tomasz nie zapomniał o tym, że trzeba różańców odmawiać jak najwięcej. Święty Tomasz świadomie tego nie napisał, gdy mówi on o modlitwie ustnej, no bo różaniec pomimo swojego potencjału doprowadzania do modlitwy myślnej jest jednak wciąż również modlitwą ustną. Święty Tomasz mówi, że ilość modlitwy ustnej powinna być dostosowana do celu. Czyli jeśli chcemy zjednoczyć się z Panem Bogiem, chcemy Go uwielbiać, dziękować, przepraszać i prosić, to musimy tą ilość dostosować do tego, żeby odpowiadała temu celowi. A więc nie celujmy w to, żeby odmówić jak najwięcej różańców. Jak się tak nastawimy, że muszę odmówić dzisiaj wszystkie trzy części, koniecznie muszę, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby ilość się zgadzała, no to nie myślmy, że to będzie modlitwa, tak? To będzie spełnianie jakiegoś tam obowiązku, być może pobożnego obowiązku, ale modlitwy w tym może w ogóle nie być. A więc nie skupiajmy się na ilości, tylko na jakości. Bo ilość, naprawdę Pan Bóg nie będzie nam liczył tych różańców w tym sensie, że ten, kto odmówił 150, to ma więcej, a ten, kto odmówił 100, to ma mniej. Tylko będzie liczył, na ile z nim rozmawialiśmy, na ile to faktycznie była modlitwa, na ile było w tym wiary, nadziei i miłości. A więc stosujmy te trzy punkty skupienia, te trzy kroki skupienia świętego Tomasza z Akwinu, ale nie skupiajmy się na tym, żeby było tego różańca absolutnie jak najwięcej. Roztropnie, tak żeby to faktycznie mogła być kontemplacja, więc potrzebujemy na to trochę czasu, ale też nie przeciągając tego w nieskończoność po to, żeby tylko było jak najwięcej, bo to będzie wtedy prymat ilości, a nie prymat tego, co najważniejsze, czyli rozmowy z Panem Bogiem. Bądźmy świadomi tego, że to różaniec jest tą bronią, która
pokonuje wroga dusz. I tak jak wspomniałem wcześniej, to największa broń wrogów Kościoła, czyli wyparcie, to jest coś, co sprawia, że nie możemy przekonać takich ludzi tak po prostu mówiąc. Mamy obowiązek dawać świadectwo, tak, ale nasze słowa nie dotrą tak po prostu do ich serc. Żeby one dotarły do ich serc, oczywiście powinny zabrzmieć, to jest nasz obowiązek, ale żeby one dotarły do ich serc, potrzebujemy, żeby Pan Bóg ich łaską cały czas zmiękczał, przygotowywał, dostosowywał i być może w końcu ta ich wola jednak się zgodzi na to, żeby spojrzeć jak jest, dostrzec jak jest. I tą wolę możemy przygotowywać tylko właśnie w ten sposób, modląc się w intencji wszystkich tych, którzy nie chcą dostrzec, jak się rzeczy mają. I w tym miesiącu różańcowym módlmy się i w naszej intencji, żebyśmy my mieli to otwarte serce i w intencji wszystkich, którzy w jakiś sposób daleko są od prawdy, daleko od Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Różańcowa Pani nieba ziemi, pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty, więc żądałaś po trzykroć pokuty. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, w Fatimie Ty wskazałaś różaniec, dla grzeszników to ogromny szaniec. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, tajemnicę różańca świętego zepczą wroga zbawienia naszego. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, wtedy serce me zatriumfuje, ludzkość całą ono uratuje. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa